18 września to jubileusz 75-lecia Filharmonii Częstochowskiej. To jest jedna z najstarszych orkiestr, założona jeszcze w tym samym roku, kiedy kończyła się II wojna światowa. Także jubileusz 75-lecia, jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków światowej sławy, zwycięzca słynnego konkursu imienia Niccolò Paganiniego w Genuit, Mariusz Patyra jako solista oraz dwójka wybitnych solistów. Muzyka nawiązuje jubileuszu, który jednocześnie jest zresztą rozpoczęciem nowego sezonu artystycznego ze względu na przesunięcie koncertu z marca, nawiązuje do tych wartości, które są w Częstochowie dla nas muzycznie bardzo wartościowe i bliskie, a mianowicie oczywiście koncert skrzypcowy Wieniawskiego w związku z patronem Filharmonii, czyli skrzypkiem Bronisławem Hubermanem, Tedeum Antonina Dworzaka ze względu na religijny i jasnogórski kontekst sztuki i muzyki częstochowskiej, a na początek słynna orawa Wojciecha Kilara, który mimo że mieszkał w Katowicach, był bardzo częstym gościem na Jasnej Górze. Tam powstało bardzo wiele jego kompozycji, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie był też po trochu częstochowianinem. Stąd właśnie te wątki podczas naszej inauguracji. Kolejny koncert za tydzień to koncert, w którym wystąpi jeden z koncertmistrzów naszej filharmonii, pan Sergiej Rysanow, wybitny wiolonczelista, od lat prowadzący grupę wiolonczel naszej orkiestry, w bardzo wirtuozowskim utworze Piotra Czajkowskiego, to Pezzo Capriccioso, krótki, ale bardzo, bardzo wymagający i bardzo żywiołowy utwór na wiolonczele z orkiestrą, a również podkreślamy rocznicę beethovenowską tegoroczną i będziemy wykonywać 8. symfonię Ludwika van Beethovena. To jest symfonia troszkę rzadziej grana, ale niezwykle piękna i muzycznie niezwykle wyrafinowana. Na pewno nie jest utworem gorszym, że tak powiem, od tych najbardziej znanych symfonii. Ja bardzo lubię symfonię 8, więc proponujemy ją słuchaczom, a całość rozpocznie muzyka ideowo bardzo związana z Beethovenem, a mianowicie uwertura Rosamunda Franciszka Schuberta, czyli można powiedzieć w prostej linii kontynuatora linii beethovenowskiej w Wiedniu.